Proszę Państwa, a dzisiaj chciałabym Państwu tak naprawdę przedstawić definicję niepłodności, ale trochę taką w kontrze do tej, którą być może Państwo znacie, trochę inną niż ta standardowa definicja WHO i pokazać, jak tak naprawdę inaczej można spojrzeć na płodność i na niepłodność. Chcę też zwrócić Państwa uwagę na to, dlaczego niepłodność jest taka trudna. I ten, bynajmniej nie dlatego, żeby Państwa dobijać i jeszcze bardziej obciągać, ale właśnie po to, żeby pokazać, jak to trudny czas i jak to jest bardzo istotne, żeby w tym niełatwym czasie szczególnie o siebie zadbać i się o siebie zatroszczyć. Ale też wiem, że bardzo ważna jest taka świadomość, że nie tylko my coś w dany sposób przeżywamy, tak? Że sposób, w jaki doświadczamy tych przedłużających się trudności z poczęciem jest czymś wspólnym dla par, które są w podobnej sytuacji. To często też daje takie odciążenie i pokazuje, że to po prostu jest trudna sytuacja, w której większość osób podobnie reaguje. Chcę również podzielić się z Państwem takimi wskazówkami właśnie dotyczącymi tego, jak sobie lepiej radzić z tym doświadczeniem. No więc zacznijmy od takiej krótkiej statystyki, obrazowo przedstawionej, że na osiedlu, gdzie mieszka właśnie 100 małżeństw, które mogą zostać rodzicami, 15 z nich co miesiąc właśnie przeżywa dramat niepłodności. Myślę sobie, że warto wiedzieć, ze względu na to, że tak naprawdę w tym doświadczeniu nie jesteśmy sami, że wokół nas jest dużo osób, które właśnie na dziś pewnie szczególnie, ale wokół nas, wśród sąsiadów, są też osoby, które z tą trudnością się zmagają, ale ponieważ jest to tak trudny i intymny temat, niechętnie oczywiście się tym dzielimy z innymi i często nie wiemy o tym, że pary, które gdzieś widujemy, znamy, mogą mierzyć się z tym samym, co my. Proszę Państwa, myślę, że warto spojrzeć na kłopoty z płodnością jako na takie doświadczenie, które zawsze dotyczy pary. Pamiętam, jak zaczynałam swoją pracę, co było mniej więcej 10 lat temu, rzeczywiście wtedy główny ciężar takiego przyglądania się, skąd ta trudność, kładło się na kobietę. Jakby ta kobieta była pod lupą lekarzy, kobietą się zajmowano, kobietę diagnozowano i leczono. Natomiast to, co mnie strasznie cieszy, właśnie, że dzisiaj już jest zdecydowanie inne podejście do tej tematyki. Że dzisiaj doskonale wiemy, że żeby skutecznie pomóc parze, to rzeczywiście trzeba się zająć parą. Trzeba się zatroszczyć zarówno o kobietę, jak i mężczyznę. I to, na czym nam bardzo zależy w takiej pracy, zarówno medycznej, jak i psychologicznej, to tak naprawdę wzmocnienie potencjału płodności zarówno u kobiety i mężczyzny, bo tak chcemy uzyskać jak największą sumę, można powiedzieć, tego potencjału. Także nawet jeśli jest jakaś jednoznaczna diagnoza medyczna po stronie któregoś z małżonków, to nie oznacza to, że drugi z partnerów nie może czegoś zrobić jakby dla jeszcze wzmocnienia tych szans na poczęcie, tak? Jeśli na przykład kobieta doświadcza endometriozy, to nie znaczy, że mężczyzna może żyć w sposób taki, może być niehigieniczny na przykład, nie dbać o siebie, bo również jakby działania z jego strony, na przykład zadbanie o zdrową dietę, o aktywność fizyczną, o odpowiednią wagę, o to, żeby rzucić palenie, mogą zdecydowanie zwiększyć szanse na sukces. Także to jest bardzo ważne właśnie, żeby patrzeć na parę jako na kobiety i mężczyznę właśnie w tej trudności szczególnie. Definicja WHO mówi, że niepłodność jest to takie schorzenie, które polega na braku wystąpienia ciąży pomimo 12-miesięcznego okresu współżycia seksualnego partnerów w celach koncepcyjnych, co najmniej 3-4 razy w tygodniu. Natomiast są też inne podejścia i inne definicje, które mówią, że niepłodność to z kolei jest taka, to z kolei jest niemożność zajścia w ciąży po 2 latach starań i regularnego współżycia bez stosowania antykoncepcji. Ja również z gabinetu psychologicznego wiem, że można podać takie definicje związane z subiektywnymi odczuciami. Zdarza się, że spotykam się z parami, z kobietami, które starają się o dziecko zaledwie kilka miesięcy, a już doświadczają wielkiego bólu, tak? I comiesięcznych
strat i rozczarowań. A zdarza się, że dopiero na przykład pary przychodzą po kilku latach zmagania się z tą trudnością. Teraz właśnie chciałabym Państwu pokazać jeszcze nieco inne spojrzenie, zmienić optykę widzenia niepłodności i zaproponować właśnie takie podejście, że płodność jest to zmienna, która zależy od wielu różnych czynników. Bo myślę, że w naszym społeczeństwie gdzieś przedstawia się ten temat głównie jako trudność ściśle związaną z aspektami medycznymi, tak? Jako aspekt, którym jako jedynie mogą się zająć lekarze i tak naprawdę niewiele więcej można tutaj zrobić. Chciałabym Państwu właśnie pokazać, dlaczego warto poszerzyć swoje spojrzenie na ten kłopot, przedstawiając różne czynniki i krótko je omawiając, które mogą właśnie na doświadczenie niepłodności wpływać. Proszę Państwa, proszę zobaczyć. Tutaj są przykładowe czynniki, które właśnie mogą nasze zdrowie osłabiać i mogą wpływać również na naszą płodność. Wiemy doskonale, jest coraz więcej wyników badań dotyczących tego, że sposób, w jaki się odżywiamy, może w niesamowicie istotny sposób przyczynić się do naszego zdrowia. O tym będzie dzisiaj Państwu pięknie opowiadała Małgosia Cegiełkowska, udzielając konkretnych wskazówek, porad, pokazując, jak nawet w przypadku konkretnych jednostek chorobowych można wzmocnić swoje zdrowie. I to odżywianie potrafi się bezpośrednio przełożyć właśnie na zdrowie i kobiety, i mężczyzny. I tutaj rzeczywiście warto jest włożyć w ten obszar wysiłek i zadbać o tę dziedzinę życia. Wiemy też na pewno, że na płodność mogą wpływać relacje z bliskimi, z tymi najbliższymi, z mężem, z żoną, ale też z tymi dalszymi, na ile się właśnie czujemy w tych relacjach bezpiecznie, blisko, na ile czujemy też wsparcie takie społeczne ze strony innych, bliskich nam osób. Wiecie doskonale Państwo, że ten temat przedłużających się stanów dziecko jest bardzo intymnym tematem i niechętnie się dzielimy właśnie z innymi osobami. Też często pary są zupełnie same ze swoimi przeżyciami, dylematami. Natomiast rzeczywiście tutaj warto szukać jest źródeł wsparcia wśród bliskich osób. O tym jeszcze za chwilkę powiem. Też tej tematyce jest poświęcony rozdział w książce. Na pewno to, na ile się czujemy kobieco, męsko, może też wpływać na naszą płodność, na nasze zdrowie. Zdarza mi się, że w takiej pracy z kobietami, z mężczyznami właśnie okazuje się, że gdzieś ta kobiecość jest taka bardzo delikatna, dopiero rozwijająca się, że kobieta nie czuje się za bardzo kobieco, że bardziej na przykład czuje się jak dziewczynka. I to na pewno też może być taki obszar do pracy. Nie chcę powiedzieć, że tak jest zawsze absolutnie, natomiast jakby zdarzają się również takie sytuacje, że to może być taki aspekt właśnie, któremu warto się przyjrzeć. Proszę Państwa, badania pokazują jednoznacznie, że poziom stresu, kiedy jest zbyt wysoki i kiedy ten stres trwa zbyt długo, w niesamowity sposób poprzez oś pod wzgórze, przysadka gonady, bo tak jest połączony nasz układ nerwowy z układem hormonalnym, może zaburzyć naszą równowagę. Dlatego jeśli doświadczamy takiego stresu, który jest dla nas obciążeniem, zdecydowanie jest to taki obszar, któremu warto się przyjrzeć, który warto wziąć pod lupę i właśnie się zastanowić, czy w tej dziedzinie coś możemy zrobić, żeby jednak uzyskać jakąś taką większą równowagę w życiu. Często rozmawiam o pracy właśnie w przypadku przedłużających się starań dziecko. Para mówi, albo kobieta, że tkwi w bardzo takiej niesatysfakcjonującej pracy, tak? Że ta praca jest trudna, stresująca albo nudna, nieciekawa. Natomiast w nadziei, że za chwilkę zajdzie kobieta w ciążę, tej pracy nie zmienia, tak? I jest to też takie trochę błędne koło, prawda? Bo praca sama w sobie powoduje frustrację, natomiast wyjście z tej pracy właśnie blokuje z kolei to, że jeszcze kobieta nie zaszła w ciążę. Na pewno na naszą płodność wpływa zdrowie, tak jakby ogólne nasze zdrowie, nasza taka siła wewnętrzna, dlatego też
to też może taki obszar, o który trzeba się w tym czasie zatroszczyć. Tryb życia też jest bardzo ważny, o tym będą ci pewnie dzisiaj będą ci opowiadali lekarze. Jak na przykład sen potrafi bardzo znacząco wpłynąć na nasze zdrowie i spanie na przykład w zaciemnionym pomieszczeniu. Są to takie drobiazgi i takie błędy, które możemy popełniać codziennie, a które mogą znacząco też wpłynąć na poziom równowagi hormonalnej, ponieważ kiedy śpimy w jasnym pomieszczeniu, bo w pomieszczeniu, w którym są zapalone jakieś światła, zupełnie jest inny poziom melatoniny, czyli tego ważnego hormonu dla tak naprawdę też równowagi hormonalnej. Też jakby ilość ruchu w naszym życiu odgrywa bardzo ważną rolę. To jest istotne, żeby ten ruch był, bo współcześnie jednak wszędzie łatwo jest dojechać, podjechać samochodem, potem siedzimy długo przed komputerem. Wiele badań pokazuje, że brak tego ruchu znacząco tę naszą płodność może obniżyć, natomiast jego odpowiednia dawka fajnie może ją właśnie wzmocnić, pobudzając cały organizm do życia tak naprawdę. Ale też tego ruchu nie może być zbyt dużo, tak? Na pewno nie są wskazane takie nadmierne forsowanie się, ponieważ, proszę Państwa, szukamy, można powiedzieć, prowokujemy nasz organizm do takiego stanu, w którym jest wysyłany sygnał, jest dobrze, jest bezpiecznie, to są dobre warunki do poczęcia, natomiast unikamy wszystkich takich jakby aktywności, sytuacji, staramy się przynajmniej, w których organizm byłby chętny wystosować taki z kolei sygnał, nie jest dobrze, nie jest bezpiecznie, jest mało jedzenia, jest za dużo na przykład ruchu, jest niebezpieczna sytuacja finansowa i tak dalej. To nie są warunki dobre do tego, żeby zostać rodzicami. Bo można powiedzieć, że właśnie warto, jak mamy możliwość wyboru, iść raczej w kierunku tych wszystkich aktywności, które mogą sprowokować organizm do wysyłania takich sygnałów, że jest dobrze, że jest bezpiecznie, że to są dobre warunki do tego, żeby zamieszkało w nas życie. No, bardzo ważnym też czynnikiem w przypadku starań o dziecko jest wybór lekarza. Niektórzy mówią, ale nie ma dobrych lekarzy. Ja jeszcze nie spotkałam dobrego lekarza. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że są dobrzy lekarze i rzeczywiście warto jest takich poszukać, takich, przy których będziemy się czuć zaopiekowani, przy których nasze wartości będą uszanowane, z którymi będziemy mieć fajne poczucie takiego flow, dobrej relacji, którzy zadbają o naszą intymność. No i też będą właśnie mieć pomysł, jak nam oczywiście pomóc. Wiadomo też, że na naszą płodność wpływa także wiek i mijający czas. I tutaj chciałabym Państwa uwagę zwrócić na to, że wśród tych wielu różnych czynników, które wymieniłam, są takie, na które mamy bezpośredni wpływ, ale też są takie, które tak naprawdę się dzieją bez naszej woli. I jednym z tych czynników na pewno jest zanieczyszczenie środowiska, na które nie mamy takiego bezpośredniego wpływu tu i teraz, ale też wiek. Wiele osób mówi, no doświadczam strasznej presji czasu, tak? Jestem coraz starsza, boję się, że to okienko płodności coraz bardziej się zawęża w moim przypadku. I rzeczywiście można się skupiać na podkręcaniu tej śruby i coraz większym denerwowaniu, że mam coraz mniej czasu i szanse się zmniejszają, ale też można swój wzrok skupić na tych pozostałych obszarach, w których możemy dokonać pewnych zmian, wspierając nasze zdrowie i naszą płodność. Istotne też dla naszej płodności jest świadomość cyklu. O tym dziś będzie mówiła pani położna Dominika Rędzioch i wskaże, jak właśnie świadomość cyklu może właśnie sprzyjać poczęciu, ale też jak może być fajnym takim punktem wyjścia do rozpoznania, gdzie tkwi jakiś kłopot czy problem. Badania też pokazują, że zdrowiu i płodności nie służy podwyższony poziom smutku,
czy też na przykład niewyrażanie swojej złości, gdzieś można powiedzieć tłumienie takich swoich trudniejszych uczuć. To też może być taki świadomość tego, może być takim fajnym pretekstem do dalszej pracy, do pogłębienia właśnie pracy nad samą sobą, samym sobą. Zdarza się, że pary doświadczają też trudnych poronień na swojej drodze do spełnienia i bywa, że są to bardzo takie traumatyczne doświadczenia. Czasami warto również się nad tym pochylić, jakoś to ponownie przepracować, pożegnać utracone dziecko. To też jest bardzo istotne ze względu na taki proces żałoby, proces żegnania, na to utracone dziecko, ale również jest to istotne ze względu na przyszłe dziecko, żeby zrobić jakby taką, można powiedzieć, emocjonalną przestrzeń dla człowieka nowego, na którego czekamy. Proszę Państwa, też niejednokrotnie się z tym spotykam, że bardzo takim obciążeniem mogą być pewne takie, można powiedzieć, nierealne wyobrażenia na temat ciąży, porodu i macierzyństwa. Ponieważ to, że Państwo pragniecie właśnie bardzo zostać rodzicami, można by porównać do takiego ognia. Natomiast są pewne też takie rzeczy, które jak woda próbują ten ogień zgasić. I te wyobrażenia takie nieprawidłowe właśnie są tą taką wodą, która próbuje ten ogień czasem zgasić. Zdarza się, że gdzieś w trakcie pracy okazuje się, że kobieta, na przykład mężczyzna, strasznie boją się porodu, że poród kojarzy im się z jakimś po prostu krwawym wydarzeniem, z wielkim ryzykiem utraty życia. I prawdopodobnie gdzieś w swojej historii, w historii rodziny były jakieś trudniejsze doświadczenia związane z tym, ale nie zostało to jakoś właśnie nigdy przepracowane. I taka wizja potrafi strasznie przerazić i potrafi właśnie gasić ten ogień pragnienia zostania rodzicem. Też spotkałam się kiedyś z taką powieścią, że dla kobiety starającej się o dziecko ciąża się kojarzyła z takim okresem, kiedy trzeba jeść papki, tylko można jeść wtedy papki i trzeba leżeć właśnie w łóżku zupełnie nieruchomo. Jakby to było dla niej gdzieś oczywiste, że tak to po prostu wygląda. I myślę, że gdzieś na takim poziomie też nieuświadomiony mogła się obawiać takiego po prostu stanu. Zdarza się też, że osoby mogą mieć jakieś trudne doświadczenia związane z, można powiedzieć, z macierzyństwem, z opiekowaniem się dziećmi. Nie tak dawno temu jedna z kobiet, z którą mam okazję pracować, opowiadała mi, jako mała dziewczynka, była najstarszą siostrą, opiekowała się dwójką swoich młodszych dzieci pod nieobecność rodziców. I tak się fatalnie złożyło, że po prostu jakieś pojawiły się właśnie urazy potężne u tego rodzeństwa, za które obwiniono właśnie tę najstarszą siostrę. Myślę sobie, że to też może być takim potężnym gdzieś blokerem, tak? Tego pragnienia, by zostać rodzicami, bo być może wtedy w głowie tej małej dziewczynki pojawiło się takie myślenie: aha, nie nadaje się na matkę, tak? Mimo już była małą dziewczynką, ale mogła sobie powiedzieć, nie dopilnowałam, źle się opiekowałam i mimo już na poziomie świadomym, gdzieś ona bardzo pragnie być mamą i się wspaniale do tego nadaje, to gdzieś te nieprzepracowane doświadczenia z przeszłości mogą odciskać cały czas piętno. Czyli tak naprawdę różne niezałatwione sprawy z przeszłości też mogą jakoś wpływać na to nasze pragnienie i czasami, w niektórych przypadkach, nie zawsze, ale warto jest się im przyjrzeć i jakoś, można powiedzieć, nimi też zaopiekować. Sytuacja mieszkaniowa to też ważny aspekt starania dziecko. Pamiętam parę, która mieszkała razem ze swoimi teściami, natomiast ich pokoik był jedynie wydzielony poprzez szafę. I każda ich bliskość wiązała się z wielkim poziomem lęku, że teściowo usłyszy najdrobniejsze skrzypnięcie, nie wiem, łóżka i tak dalej. I byli oni po prostu tym niesamowicie spięci. I rzeczywiście okazało się, że zmiana tutaj w tym obszarze bardzo wiele wniosła. Proszę Państwa, jak widzicie, tak naprawdę u każdej pary jakieś inne czynniki mogą odgrywać rolę, mimo iż omawiam jakby
pary, które doświadczają niepłodności. Widzicie Państwo, że każda sytuacja jest bardzo inna i bardzo indywidualna. Jeszcze mi przyszedł do głowy teraz taki przypadek, bo jak Państwo pewnie doskonale wiecie, również na nasze zdrowie ma olbrzymi wpływ poziom witaminy D, która jest z kolei syntetyzowana pod wpływem słońca, prawda? I kiedyś miałam konsultację właśnie Skype'ową z parą, która mieszka w Irlandii. I gdzieś dopiero w drugiej połowie naszej rozmowy nagle okazało się, że para ta pracuje już od kilku dobrych lat w kasynie. I ta praca polega na tym, że oni pracują tam w nocy. I to z kolei wiąże się z tym, że śpią w dzień. Także od tych kilku dobrych lat właściwie oni w ogóle nie spotykali się ze słońcem. Nie wychodzili jakby na dwór w tym czasie, kiedy mogła się syntetyzować ta witamina D. I rzeczywiście można powiedzieć, że to praca psychologiczna, ale okazało się, że ten czynnik miał kolosalne znaczenie dla ich właśnie płodności, tak? Bo mieli tak potężne obydwoje niedobory tej witaminy, taka niby drobna rzecz, prawda? A jednak odkrycie jej potrafiło wnieść tak dużą i wymarzoną zmianę. Proszę Państwa, wiemy też doskonale, że na przykład waga też ma bardzo istotne znaczenie i to zarówno zbyt wysoka waga, tak naprawdę masa ciała, powinno się mówić, zbyt wysoka masa ciała, jak i zbyt niska, nie wpływa korzystnie na nasze zdrowie, ponieważ tkanka tłuszczowa w odpowiedniej ilości właśnie sprzyja zdrowiu i równowadze hormonalnej. Także to też jest obszar, o który można zadbać, starając się o dziecko. Ważne jest też, żeby nawet jeśli ta waga jest w granicach normy, to też, żeby nie była utrzymywana nadmiernym wysiłkiem. Bo to znowu wtedy jest taki sygnał, warunki są skrajne, trudne, to niedobry czas na poczęcie dziecka. Też sobie tak myślę, że warto brać przykład z tego, co się dzieje właśnie w przyrodzie. I takim fajną metaforą są ptaki, które jak właśnie planują rozwój rodziny, to wybierają na to odpowiednią porę roku, prawda, wiosnę, żeby był duży dostęp do pożywienia, żeby można było ubić takie gniazdo, żeby była odpowiednia temperatura. Jakby robią całą masę takich, jakby podejmują, można powiedzieć, decyzje, to się dzieje na poziomie instynktownym, żeby jakby zwiększyć maksymalnie szanse na udane, nie wiem, czy w przypadku ptaków można mówić o rodzicielstwie, ale no, wiecie Państwo, co mam na myśli. No dobrze. Widzicie Państwo, że tych czynników jest dużo i ten slajd tak naprawdę chciałam Państwu pokazać po to, żeby podkreślić, że jakby to nie jedynie lekarz może Państwu pomóc, ale również Państwo możecie zrobić bardzo wiele różnych rzeczy, żeby wesprzeć swoje zdrowie, swoją relację, żeby zadbać o swoje poczucie takiej równowagi. Pod koniec spotkania z Państwem pozwolę sobie przekazać takie testy płodnościowe, zarówno dla kobiety i dla mężczyzny, które można powiedzieć właśnie będą pomocne w rozeznaniu, czy przypadkiem których z obszarów tutaj wymienionych może by była potrzebna jakaś zmiana, tak? Będziecie Państwo mogli sobie wyliczyć tak roboczo punkty, zaznaczyć właśnie, gdzie Państwo robicie dobrą robotę, co sprzyja zdrowiu i płodności, a który obszar być może jakoś szwankuje i wymaga większej uważności. Chciałabym jeszcze inaczej przedstawić Państwu to, co powiedziałam przed chwilą, używając metafory kominka, a tak naprawdę było to zdarzenie, które miało miejsce w moim życiu. Pewnego wieczoru miałam przyjemność zasypiać w bardzo miłym domku przy fajnym kominku. Ogień wydawał bardzo miłe takie ciepło i wyobraźcie sobie Państwo, że to było takie ostatnie wspomnienie tego wieczoru, jak ten płomień dogasał. Mi było tak ciepło, tak miękko, tak fajnie jeszcze było słychać te strzelające, nie wiem co to strzela, ale takie fajne odgłosy z tego kominka. No i zasnęłam. No i proszę Państwa, nad ranem, już jakoś musiało świtać, w przerażeniu usiadłam na łóżku, ponieważ obudził mnie jakiś straszny huk i hałas. I co się okazało? Okazało się, że w tym kominku na nowo rozpalił się ten ogień.
i byłam w głębokim szoku i zaczęłam powolutku siedząc, budząc się i zastanawiając, co się takiego wydarzyło. No i doszłam do wniosku, że tak, zmieniła się temperatura na dworze. Była noc, było chłodniej. Zmieniła się temperatura w domku, bo kominek się nie palił przez parę godzin, więc zrobiło się dużo chłodniej. W związku z tym zmienił się cuk powietrza w kominie. Wilgotne sztaby drewna, które nie zdążyły wyschnąć wieczorem i się zapalić, gdzieś w żarze właśnie wyschły. Cały czas były tam właśnie jakieś takie kubki tego żaru. No i w pewnym momencie to wszystko na nowo jakby wybuchło. Ponownie ten płomień się zapalił. I pomyślałam sobie, jej, jaka to niesamowita metafora właśnie mojej pracy, takiego towarzyszenia parom w staraniach o dziecko. I rzeczywiście to jest coś, co bardzo często widzę, tak? Że są momenty, kiedy ta płodność przygasa, a są momenty, kiedy ona potrafi na nowo się rozpalić, na nowo jakby wybuchnąć wręcz. A właśnie pod wpływem zmiany różnych czynników, niektóre czynniki zmieniały się samoistnie, na inne możemy z kolei mieć wpływ i też jakby sprowokować pewną zmianę. No więc, tak jakby idąc ku podsumowaniu, można powiedzieć, że płodność właśnie nie jest taką zmienną zero-jedynkową, że ona jest albo jej nie ma. Tak naprawdę w różnych okresach życia płodność pary wzrasta i maleje. I chciałabym też zachęcić do takiego myślenia o sobie, nie jako o osobach niepłodnych. Bardzo nie lubię takiego myślenia i takiego etykietowania się. Mam wrażenie, że jest to strasznie ciążące i nieprzyjemne dla pary, która stara się o dziecko. Jeśli już potrzebujemy jakoś o sobie w tym kontekście pomyśleć, to raczej zachęcam do takiego pomyślenia, że mamy kłopoty z płodnością albo trudności z poczęciem. Na warsztatach, które prowadzę, po zaproponowaniu takiej zmiany definicji widzę wielką ulgę wśród uczestniczek i tak fajnie też potem wszystkie osoby się pilnują, żeby nie mówić, że ja jestem niepłodna, tylko jak już potrzebują coś powiedzieć, ja no jeśli chodzi o te trudności z poczęciem, kłopoty z płodnością i widzę, że to jakoś tak otwiera, tak? Bo wtedy jest nadzieja. Nadzieja, że to tak jak w tym kominku się może na nowo jakby wybuchnąć ten ogień. No i innymi słowy można powiedzieć, że zmiana rodzi zmianę i często też tę właśnie upragnioną zmianę, o której marzy para starająca się o dziecko. Przejdźmy do drugiej części prezentacji właśnie. Dlaczego ta niepłodność jest taka trudna? Wiecie, drodzy Państwo, badacze podkreślają, że ten czas przedłużających się starań o dziecko można by przyrównać do takiego czasu w życiu kobiety, mężczyzny, gdy dowiadują się o chorobie nowotworowej i muszą przejść właśnie taką trudne bardzo leczenie. Albo porównuje się też ten czas przedłużających się starań o dziecko do takiej sytuacji, gdy kobieta traci swojego męża i zostaje wdową, albo mąż traci swoją żonę. W takiej skali właśnie stresu są to najbardziej stresujące wydarzenia. Myślę sobie, że warto o tym wiedzieć, tak? Jak bardzo to jest niełatwy czas. Jeszcze szczególnie biorąc pod uwagę tę cykliczność w przypadku tych przedłużających się starań, tak? Bo to nie jest sprawa jednorazowa, no bo gdyby to się zdarzyło raz, dwa, trzy, to w porządku, ale jeśli para stara się 5 lat, to łatwo jest policzyć, że za sobą ma, można powiedzieć, 60 cykli, w których tak naprawdę doszło do niepowodzenia, tak? 60 straconych nadziei, 60 cykli, w których para rozpaczała i przeżywała bardzo silne emocje smutku, żałoby, a potem ponownie się podnosiła, ponownie próbowała wykrzesać z siebie właśnie nadzieję, że się uda. Te trudności z poczęciem przenikają tak naprawdę każdą sferę życia pary starającej się o dziecko, bo wpływają na emocje i to zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Badania pokazują, że właśnie kobiety pytane, czego by najbardziej potrzebowały, jeśli chodzi o takie wsparcie ze strony innych, to wiąże właśnie takiej pomocy w wyrównaniu tych szalejących emocji, tak? Żeby nie było czegoś takiego, że górka nadziei, potem znowu upadek, że jakoś wesprzeć właśnie w tych amplitudach. Natomiast mężczyźni często mówią, że strasznie dla nich trudna jest taka bezradność.
kiedy widzą, że ich żona cierpi, kiedy jakoś mają poczucie, że być może jakoś do tego właśnie przyłożyli, że nie potrafią jakoś tej swojej ukochanej kobiety odciążyć, że nie widzą już uśmiechu na jej twarzy, tak jak to było za dawnych lat. Także mężczyźni pytani, czego by najbardziej potrzebowali, mówią, najbardziej byśmy potrzebowali tego, żeby ktoś wsparł naszą ukochaną osobę, naszą ukochaną kobietę, bo my już nie potrafimy. Też jest to takie bardzo wzruszające, te wyniki tych badań dla mnie. Na pewno trudności z poczęciem wpływają też na nasze poczucie zdrowia, tak? Wiele par mówi, do tej pory byliśmy okazani zdrowia, my tego nie rozumiemy, co się stało. Na życie intymne, tak? Bo niejednokrotnie pary dostają wytyczne, kiedy należy współżyć, jak często, nie wiem, w jakich pozycjach. Jest to szalenie ingerujące. Znam takie osoby z historii, gdzie na przykład no, jakby ten moment owulacji staje się po prostu na wagę złota, tak? No bo jeśli robimy w pierwszej fazie cyklu stymulacji, tak? Potem równolegle monitoring, jeszcze potem podajemy zastrzyk na pęknięcie pęcherzyka, tak? No to po prostu ten moment jest no, czymś niesamowicie drogocennym. I zdarza się, że na przykład on przyjdzie troszkę wcześniej, a mąż jest na przykład kilkaset kilometrów dalej w delegacji, żona dzwoni do męża, przyjeżdżaj, bo to teraz, Boże, my się tak staraliśmy tyle czasu, mąż jedzie te kilkaset kilometrów szybciutko, żeby właśnie oddać to, co najcenniejsze swojej kobiecie, potem wraca na tę delegację, jakby dzieją się czasami bardzo różne historie, albo nawet mąż już jest tak zmęczony tymi staraniami, tym, że się czuje jak po prostu dawca nasienia, że po prostu już nawet nie ma chęci na tę bliskość. No, jakby tutaj bardzo łatwo tę intymną sferę jest jakby przynajmniej tak pomajstrować, że ona przestaje, powiedziała, tak smakować i też pełni taką funkcję takiej bliskości po prostu, też takiej radości. Trudności z poczęciem też potrafią wpłynąć na życie duchowe osób, które są wierzące. Niejednokrotnie się z tym spotykam, że osoby, które miały taki żar wiary w Boga, właśnie mówią, że się do tego Boga kompletnie obraziły, że już mają wątpliwości, czy on w ogóle istnieje, tak? Bo przecież na ślubie byli otwarci na to, żeby przyjąć dzieci, a co Pan Bóg o nich zapomniał, ma ich w nosie, karze ich za coś. Jest to naprawdę bardzo trudne do zrozumienia, tak? Szczególnie w obliczu tego, jak coraz więcej przyjaciół, znajomych zachodzi w ciąże, niektórzy przypadkowo, niektórzy po miesiącu starań. Są to często bardzo bolesne informacje dla pary, która już od dłuższego czasu stara się o dziecko. Oczywiście trudności z poczęciem też wpływają na sferę finansową. Doskonale pewnie Państwo wiecie, jakie fundusze potrafią pochłonąć różne spotkania z lekarzami, doradcami diagnostyczne, ile kosztuje leczenie. Ostatnio rozmawiałam z parą, z którą od jakiegoś czasu pracuję, którą wspieram i powiedzieli, że słuchaj, policzyliśmy, ile w ostatnim czasie razy byliśmy u różnych specjalistów w związku z niepłodnością naszą i wyobraź sobie, że wyszło ponad 100 wizyt. Naprawdę, gdy pomyślimy, że najzdrowszą, najszczęśliwszą parę kazać jej chodzić do 100 różnych specjalistów na jakieś monitoringi, do ginekologów, andrologów, urologów, psychologów, dietetyków, no to rzeczywiście można się tym absolutnie wykończyć i zamęczyć. Na pewno też trudności z poczęciem wpływają na różne dylematy. Dylematy moralne, dylematy, jaki sposób leczenia wybrać, jak daleko jesteśmy w stanie pójść. I zdarza się tak, że to jest, bym powiedziała, raczej zupełnie normalne, że kobiety i mężczyźni mogą inaczej postrzegać to, tak? I mieć inne gotowości. I to też wymaga takiego omówienia, takiej uważności na to, na co jest gotowa druga osoba. Też na pewno pod znakiem zapytania stało nasze marzenia. Często pojawia się właśnie napięcie w relacji między małżonkami. No i życie zawodowe, tak jak wspomniałam, ten mechanizm takie tkwienia w takiej niesatysfakcjonującej pracy, bo może zaraz nie będę już musiała chodzić do tej pracy, bo będę w ciąży, też często bardzo się pojawia. I na pewno te relacje właśnie społeczne i rodzinne, tak? Dobre rady wujków, cioć,
takie poczucie odrzucenia i osamotnienia, tak? Kiedy kolejni przyjaciele jakby przychodzą na tę drugą stronę lustra, kiedy kolejnym osobom udaje się zajść w ciążę, zostać rodzicami, a my czujemy się jak na jakimś właśnie szarym końcu, zapomniani, odrzuceni. Bardzo trudno jest rozmawiać o kubkach, pieluszkach, porodzie z osobami, które właśnie są świeżo upieczonymi rodzicami, które w sposób pewnie naturalny nie potrafią skupić swojej uwagi na czymś innym, ale dla osób, które starają się o dziecko, jest to szalenie bolesne odnaleźć się w takich sytuacjach. I wiecie, drodzy Państwo, można by powiedzieć, że właśnie to, co jest trudne w tej sytuacji przedłużających się starania dziecko, to takie poczucie jakiegoś odrzucenia społecznego. A wiemy doskonale, że jest to jeden z takich najpotężniejszych w ogóle ludzkich lęków, tak? Że właśnie boimy się takiego odrzucenia. A ta sytuacja właśnie to niesamowicie prowokuje i podsyca ten lęk i niepokój. Na pewno też trudności z poczęciem wpływają na sens życia, ale wpływają też na plany nasze. I zobaczcie, drodzy Państwo, to wszystko sprawia, że powstaje taki mechanizm błędnego koła, że doświadczenie niepłodności generuje wielki stres. Natomiast ten z kolei jest tym czynnikiem obniżającym płodność i można powiedzieć, że tak to się zaczyna kręcić. W mojej pracy właśnie stawiam sobie jako jeden z celów taką pomoc parze, żeby właśnie wybrnąć jakoś z tego mechanizmu błędnego koła, żeby spróbować, żeby to koło zaczęło się toczyć jakoś, kręcić w inną stronę, tę taką, która sprzyja naszemu dobremu samopoczuciu, poczuciu właśnie takiego spełnienia, która wspiera nasze zdrowie i płodność. I chciałabym jeszcze krótko Państwu powiedzieć o takich pułapkach niepłodności, bo w trakcie mojej pracy zaobserwowałam, że są pewne takie bliskie wszystkim osobom starającym się o dziecko, można powiedzieć, zachowania. Takie właśnie większość par przez to przechodzi, że cierpi w samotności i ukrywa problem. Jest to, myślę, że absolutnie coś naturalnego, tak? Ponieważ temat jest na tyle delikatny, intymny, jeszcze jest tak osądzany społecznie, że no, chyba tylko osoby, które mają bardzo dobre, bezpośrednie relacje z innymi, albo jacyś szaleńcy są otwarci, żeby tak o tym wszystkim dookoła mówić, tak? Ponieważ wiemy, że zaraz mogą być jakieś nieprzyjemne komentarze i uwagi. Dlatego to się bardzo często dzieje. Ale zobaczcie, drodzy Państwo, im mniej dzielimy się z innymi tą trudnością, można powiedzieć, budujemy taką twierdzę i fortecę wokół siebie, tym ludzie bardziej są zaciekawieni, co tam jest za tym murem, tak? Ja zajrzę, ja nie wiem, wyjmę cegiełkę, zerknę do środka, nie wrzucę granat, zapytam, zadam nietaktowne pytanie, bo są coraz ludzie bardziej ciekawi. Zorientowałam się już na swoim doświadczeniu, że powiedzenie jednak innym o tej trudności bywa czasem fajnym odciążeniem i ulgą i też tak naprawdę umożliwia potem uzyskiwanie takiego wsparcia społecznego i zrozumienia. Nie zawsze na pewno tak się dzieje, ale raczej w większości przypadków to obserwuję, tak? Że powiedzenie komuś bliskiemu, jaka jest sytuacja, albo znajomym, oczywiście na takim poziomie szczegółowości, na jaki jesteśmy gotowi, potrafi właśnie wnieść jakąś taką dobrą, nową energię. Ludzie przestają zadawać te trudne pytania, dawać te wspaniałe, mądre rady, tylko bardziej powiedzą coś wspierającego. Zawsze też można takim osobom powiedzieć, czego nam potrzeba w tej sytuacji. W książce znajdziecie Państwo taki przykładowy list, który można by ewentualnie napisać właśnie do bliskich, znajomych i wyjaśnić, jaka jest właśnie sytuacja, czego nam potrzeba w tej sytuacji i czego nie chcemy na przykład. Bardzo ważna sprawa, walka z emocjami. To absolutnie obserwuję najczęściej taki mechanizm. Również sama tego doświadczyłam, że no niejednokrotnie widząc kobiety w ciąży przeżywałam niesamowitą zazdrość. I sobie myślałam, no nie, no to ja jestem absolutnie złym człowiekiem, niedobrym, że zazdroszczę. I tu chciałabym Państwu opowiedzieć pewną historię. Wyobraźcie sobie, że autobusem jedzie kobieta, która bardzo marzy o tym, żeby zostać mamą i której to już od dłuższego czasu się nie udaje. I nagle na przystanku wsiada ciężarowa z wielkim brzuchem i tak podchodzi akurat niefortunnie do tej właśnie pani. Ta pani patrzy i pojawia się w niej szereg różnych emocji. Smutek, żal, ale również i zazdrość. I oczywiście
To, co ona teraz może zrobić, to różne rzeczy pod wpływem tych samych uczuć. Może udawać, że drapie się po nosie, tak z całej siły nagle łokciem uderzyć tę ciężarną w brzuch. No bo przecież poczuła różne trudne rzeczy. Może tak zrobić. Może też odwrócić głowę i udawać, że ziewa i w ogóle, że tamtej nie widzi. Może tak zrobić, prawda? A może również, na przykład mimo tych samych trudnych uczuć, wstać i powiedzieć: o, bardzo proszę usiąść. Ten przykład chciałabym, żeby zobrazował to, że uczucia pojawiają się w nas spontanicznie, niezależnie od naszej woli i nie możemy ich oceniać moralnie. To, co możemy oceniać moralnie, to nasze zachowania pod wpływem tych uczuć, czy w związku z tymi uczuciami, prawda? Można powiedzieć, że uczucia są pewnego rodzaju darem i prezentem, że są czymś, co nam dała natura. I to, że na przykład zazdrościmy innym, nie znaczy, że my życzymy tej ciężarnej kobiecie, żeby sobie złamała nogę albo żeby straciła to dziecko, tylko ta zazdrość pokazuje, że my też bardzo chcemy mieć taki brzuch, że my też bardzo chcemy nosić pod sercem maleństwo, że my też bardzo chcemy być mamami. Tak naprawdę uczucia są takim drogowskazem do naszych pragnień i do naszych potrzeb. I o tym, myślę, warto pamiętać. Też cały rozdział poświęcony jest uczuciom w książce Nadziei na nowe życie. Wiem, że już pewnie powoli muszę kończyć. Prawda? Prawda. Więc chciałabym właśnie jeszcze króciutko tylko powiedzieć, że często też szukamy winnych w takiej sytuacji przedłużających się stanem dziecko. I myślę, że nie warto tego tematu zamiatać gdzieś pod dywan, ale też się temu przyjrzeć. Móc sobie o tym porozmawiać, nie wiem, co mi ciąży, co mi się wydaje, że w jaki sposób ja przyłożyłam się do tej sytuacji, tak? Być może mam jakieś różne fantazje, które nie są uprawomocnione, tak? Które wcale nie mają takiego bezpośredniego przełożenia, ale na przykład mi się wydaje, no gdybym tam wtedy jako ta 15-latka, nie wiem, się cieplej ubrała, to bym się nie przeziębiła i nie miała zapalenia do tych przydatków. No jakby różne mogą być jakby fantazje, z czego ta sytuacja wynika. I to też jest taki obszar, którym warto się przyjrzeć i zająć. Na pewno taką pułapką jest skupienie się jedynie na leczeniu. Znam naprawdę osoby, które są po prostu mają wiedzę większą niż lekarze. Wiedzą po prostu o wszystkich normach, wszystkich najnowszych metodach diagnostyki, leczenia. Ale chcę właśnie powiedzieć, że to chyba nie tędy droga, że to wcale niekoniecznie tak pozytywnie koreluje z większą szansą na to, żeby zostać rodzicami. Że tutaj myślę, że jednak większy nacisk warto położyć na szukanie takiej równowagi w życiu. To, co też, drodzy Państwo, koniecznie muszę opowiedzieć, to o życiu w zamrożeniu, bo o uprawianiu seksu z zegarkiem w ręku już powiedziałam. Życie w zamrożeniu. Proszę Państwa, już tutaj, o, uciekł slajd. Tak, to właśnie slajd dotyczący życia w zamrożeniu. Dzieje się tak, że właściwie cała nasza uwaga jest skupiona na tym, żeby zostać rodzicami. I wszystkie nasze marzenia, pragnienia, pasje gdzieś odwieszamy na haczyku, odkładamy na potem. I myślę sobie, że jest to niebezpieczna droga. A jak się o tym przekonałam, chcę Państwu też opowiedzieć na bazie historii z własnego doświadczenia. Kiedy staraliśmy się z mężem o dziecko, uczestniczyłam w takiej grupie wsparcia dla kobiet. Siedziałyśmy sobie w kręgu i spotkanie zaczynało się tak, że każda z kobiet mówiła, co u niej słychać. I jedna z pań mówi tak: słuchajcie, jestem tak wściekła na tego mojego męża, no po prostu jakiś kretyn, no wariat, no jak on w ogóle mógł coś takiego zrobić? Wszystkie takie oczy robimy, patrzymy, o co chodzi? Ona mówi tak: wyobraźcie sobie, że ten tam Tomek, oczywiście zmienia imię, by kupił wycieczkę na narty za 2 miesiące. No jak on w ogóle mógł? Przecież za 2 miesiące ja mogę być w ciąży. Przecież wiadomo, że w ciąży nie wolno jeździć na nartach. My już tak od 5 lat się staramy o dziecko. A on nie pomyślał? No w ogóle nie pomyślał. I wiecie, co jeszcze chcę Wam powiedzieć? Że już od 5 lat nie kupuję sobie żadnych ubrań nowych, dlatego tak wyglądam, jak wyglądam, a nie wyglądała Pani najlepiej, ponieważ cały czas liczę na to, że jak zajdę w ciąży, to już będę mogła sobie kupować piękne ubrania ciążowe. Jak ja usłyszałam tę historię, to myślałam, że po prostu podejdę do tej kobiety i ją ucałuję. Pomyślałam sobie: uzdrowiłaś mnie. Ja dokładnie też szłam tą drogą. Już wiem, że muszę z niej zawrócić.
Czyli innymi słowy po prostu nie było żadnej przyjemności w życiu, żadnej radości. Wszystko było podporządkowane właśnie diagnostyce, leczeniu, staraniom, a przecież wiemy doskonale, że można sobie też tak wyobrazić, że gdyby, że jeśli są gdzieś tam w górze dzieci, które czekają na dobry moment, żeby zejść do rodziców, to one potrzebują rodziców, którzy są spełnieni, którzy są radośni, którzy robią jakieś fajne rzeczy, którzy mają pasję, pojadą nawet na te narty, nie wiem, zapiszą się na, nie wiem, na jakiś fajny kurs jazdy ekstremalnej samochodem, nie wiem, co kto lubi. Chętniej przyjdą do takich rodziców jakby w dobrej formie, spełnionych, kochających się, niż do tych, którzy są smutni, posępni i właściwie o niczym innym nie myślą, tylko o tym dziecku, prawda? Wiecie Państwo, co zrobiłam po tym spotkaniu? To było moje ostatnie spotkanie, już więcej nie poszłam, ale za to zapisałam się, mając już prawie 30 lat, na jazdę figurową na łyżwach, bo zawsze jako mała dziewczynka o tym marzyłam. I zaczęłam się uczyć skakać piruety i skakać i robić różne piruety i było to fantastyczne i mimo iż się kiedyś strasznie wywróciłam i się strasznie uderzyłam tutaj właśnie upadłam na plecy, okazało się, że już wtedy byłam w ciąży i na świecie jest Zosia, można powiedzieć, z tego upadku. Drodzy Państwo, już zmierzamy ku końcowi. Teraz będzie podsumowanie. Chciałabym powiedzieć, że właśnie mimo tych trudności, wyzwań, braku gwarancji, jak dalej potoczy się życie rodziny starającej się o dziecko, na pewno są sposoby na to, żeby pełniej i piękniej żyć oraz lepiej sobie radzić z codziennością w oczekiwaniu na dziecko. Można by sobie też tak wyobrazić, że Państwo jesteście teraz na pewnej drodze. Na drodze właśnie przez to doświadczenie niepłodności. Na drodze od niepłodności do spełnionego życia. I tak jak się podróżuje razem, to warto zwrócić uwagę na kilka różnych czynników. No przede wszystkim trzeba zobaczyć, w jakiej jesteśmy formie, tak? Każdy z nas. Na ile mamy siły, na ile jesteśmy zmęczeni. Być może potrzebujemy teraz jakiegoś czasu na odpoczynek, żeby zregenerować siły. Musimy sprawdzić, czy mamy wygodne obuwie, odpowiednie ubranie w kontekście tego, jaka przed nami trasa, jakie podłoże, jakie warunki klimatyczne, jaka pogoda, prawda? Jakby trzeba różne rzeczy uwzględnić. Trzeba też się zorientować, czy mamy wystarczająco dużo zapasów. Tutaj można symbolicznie powiedzieć o zapasach takich właśnie na przykład, nie wiem, higienicznych, jedzeniowych, czy mamy odpowiednio dużo picia, tak? I trzeba pewne rzeczy zweryfikować. Być może potrzebna nam będzie nowa mapa, a może skorzystamy tym razem z przewodnika. Przewodnikiem może być właśnie na przykład tutaj dobry lekarz, tak? Albo psycholog. I bardzo zachęcam do takiego właśnie rozpoznania, co teraz przed dalszą drogą powinniście Państwo zrobić, żeby wzmocnić swoje siły, żeby zadbać o siebie nawzajem, żeby ta droga była przyjemniejsza, żeby też potrafić czerpać z niej radość, a nie jedynie iść obolałym, wykończonym przed siebie, tak? Bo to na pewno nie jest dobry sposób. I proszę Państwa, 10 punktów, wskazówek, na co moim zdaniem warto właśnie zwrócić uwagę. Że sytuacja niepłodności dotyczy zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Każdy z partnerów może podjąć działania zwiększające szanse na poczęcie. Może pójść do odpowiedniego lekarza, przebadać się, to też jest bardzo ważne. I wprowadzić większe bądź mniejsze zmiany w swoim życiu. Warto pamiętać, że nie jesteście Państwo osobami niepłodnymi, ale doświadczacie kłopotów z płodnością, trudności prokreacyjnych. Zmiana myślenia na pewno ma duże znaczenie. Wtedy dajemy sobie taką szansę i nadzieję, że coś może się zmienić. Na pewno wiemy, że niepłodność wpływa na nasze samopoczucie i doświadczane emocje, a te zaś potrafią obniżać naszą płodność. Warto tutaj szukać właśnie sposobów na przerwanie tego błędnego koła niepłodności, znajdując te czynniki, które mogą obniżyć poziom stresu. Nie zawieszać swojego życia na haczyku, nie odkładać swoich marzeń i pragnień na potem. To myślę jest o tyle dobra, można powiedzieć, rada, że potem jak Państwo już będziecie rodzicami, to troszkę będziecie mieć mniej czasu. Więc jak marzy się Państwu właśnie to, żeby się zapisać na jazdę figurową na łyżwach, to zdecydowanie to lepiej zrobić teraz niż później. Będzie łatwiej. I właśnie teraz też potrzeba jest różnych działań dających Państwu siłę, radość i energię.
Po piąte, to, że jest ciężko, że się zazdrości innym, płacze, ucieka w pracę czy hobby, jest absolutnie normalne. Inne kobiety i mężczyźni w tej sytuacji też tak mają i tak reagują. Już przełożę ten slajd, może pominiemy. Szósty punkcik. W czasie starań o dziecko szczególnie warto zadbać o swoją relację z mężem, z żoną, aktywnie szukać tego, co sprawia Państwu radość. I w przypadku starań o dziecko też bardzo ważna jest współpraca z kompetentnym i zaufanym lekarzem. I nie warto się zamykać w sobie, natomiast warto korzystać z pomocy życzliwych osób. Często poinformowanie innych właśnie o tym, co się przeżywa, sprawia, że ludzie stają się bardziej delikatni i mniej raniący. I nie wahajcie się Państwo szukać pomocy u specjalistów, bo jeśli czujecie, że tego potrzebujecie, warto się właśnie skontaktować na przykład z psychologiem, doradcą do spraw niepłodności, z seksuologiem. Dzisiaj też będzie, myślę, bardzo ciekawy wykład poświęcony tej tematyce, lub przeczytać dobrą książkę dającą wsparcie. To się ładnie uśmiecham, myśląc o nadziei. Zobaczcie Państwo, psychologia jest taką dziedziną, można powiedzieć, miękką i nie wszyscy jej ufają, ale badania pokazują, że pary korzystające z pomocy psychologicznej aż w 86% deklarują poprawę jakości swojego życia w trakcie starań o dziecko. Inne badania również mówią, że aż 55% par korzystających ze wsparcia psychologicznego po roku zachodzi w ciąży, w porównaniu do 20% innych par z tą samą przyczyną niepłodności. Czyli jednak to wsparcie psychologiczne bezpośrednio się też przekłada na i lepsze samopoczucie i na szanse, na zwiększa szanse na poczęcie. 6 na 10 par natomiast po konsultacji psychologicznej zachodzi w ciąży po 1,5 roku od początku leczenia. W grupie kontrolnej tylko 1 para na 10. Warto też pamiętać, że jeśli Państwu udało się zdiagnozować jakąś przyczynę tych niepowodzeń, i podjąć się leczenia i udało się na przykład wyleczyć jakiś obszar niedomagający, to od tego momentu trzeba sobie dać przynajmniej parę miesięcy spokojnych starań, a nie oczekiwać, że w następnym cyklu już się uda, ponieważ jako ludzie też jesteśmy tak skonstruowani, że potrzebujemy właśnie jakby średnio para. Zdrowa para potrzebuje tych 12 miesięcy, żeby zajść w ciążę. Także to też warto jest wiedzieć, bo to też obniża takie presje, taką presję i poczucie, że to w najbliższym cyklu powinno się już udać. No i ostatnie, proszę Państwa. Na płodność wpływa wiele czynników, o czym dzisiaj sobie rozmawialiśmy, między innymi doświadczane emocje, styl życia, stres, dieta, masa ciała, zdrowie i wiele innych. I warto się przyjrzeć, czy zmiana w jakimś obszarze może wzmocnić Państwa płodność. Bym bardzo tutaj poprosiła może o wsparcie w rozdaniu tych testów płodnościowych. Każdy z Państwa dostanie zarówno test dla kobiety, jak i dla mężczyzny. A ja na zakończenie chciałabym przywołać słowa jednej z uczestniczek warsztatu, która powiedziała: wiecie, wydawało mi się, że czas niepłodności to czas pusty i stracony. Tymczasem może być to czas pełen dobrych rzeczy, spotkań, odkryć i doświadczeń. I właśnie takie zmiany optyki chciałabym Państwu bardzo mocno życzyć. I dziękuję bardzo za uwagę i życzę dobrego, spełnionego życia.